W dzisiejszym odcinku z tej malutkiej Grecji, tych 100 dzielnych Spartan stanie do walki ze znacznie silniejszym przeciwnikiem. Czy Grecja to przetrwa? Czy załamie się jak ich gospodarka? Witam imperialistów, tutaj Lukas. W miniserii greckiej, w której staram się wam wszystko tłumaczyć w sposób poradnikowy, więc będą tutaj mniejsze przeskoki czasowe oraz będzie mniej cięć. Przejrzałem moje szlaki handlowe, mam kilka niewydajnych i trzeba na to bardzo uważać, bo można przez to tracić sporo pieniążków, a w zasadzie to nie wy tracicie sporo pieniążków, ale tracą wasi obywatele, co powoduje, że spada ich poziom życia i z tego co widzę, na tym muszę się obecnie bardzo skupić. Bo nie wiem czy wiecie, ale w tej części Wiktorii to właśnie od poziomu życia i od tego jak bardzo ich obecny stan, czyli 13,6, odbiega od minimalnego oczekiwanego, czyli 7,1, wpływa na tempo przyrostu populacji, jak i stopień radykalizacji waszego społeczeństwa. Jestem już troszeczkę też mądrzejszy po kampanii włoskiej i wiem, że muszę wprowadzić laissez-faireyzm jak najszybciej. Jest to bardzo potężne narzędzie do samofinansowania się naszych fabryk. Dosłownie, one się same będą finansowały. Przeciwko mam związki zawodowe i chłopstwo, ok, za mam przemysłowców, którzy obecnie mają całkiem nieźle w moim kraju, więc będziemy chcieli ustanowić to prawo. W odróżnieniu od poprzedniego odcinka wycofałem się z wolnego handlu. Merkantylizm jest całkiem niezłym rozwiązaniem, bo na cłach, jak się je dobrze poustawia, można zarabiać krocie. Tutaj troszeczkę przespałem moment ataku na Imperium Osmańskie. Obecnie mają oni sojusz z Włochami i Austriacy też przepadają za Imperium Osmańskim. Mimo wszystko Rosjanie ich nie lubią, Egipt ich nie lubi, więc możliwe, że kiedy dojdzie do wojny pomiędzy nami, to właśnie będę polegał na tych dwóch krajach, a nie na moim protektorze z Austrii. O, Francja zaczęła mnie wspierać finansowo. Bardzo miło z ich strony, ale to oznacza, że w przyszłości coś będą od nas chcieli. I wiecie, ja też was zachęcam bardzo do wspierania mojego kanału, bo dzięki waszemu wsparciu nie muszę się martwić, czy mi starczy do pierwszego i co najważniejsze, mogę szykować materiały, które przecież tak bardzo lubicie. Prawda? Teraz co zrobić, żeby nasze społeczeństwo miało wyższy poziom życia? Bo obecnie mamy 13,6, to nie jest dużo, co prawda mamy spory zapas. Jeżeli spojrzymy czego potrzebują, to potrzebują najbardziej odzieży, jest ona mega dla nich droga. W drugiej kolejności chyba zboże i napoje alkoholowe, to są ich rzeczy, których mega potrzebują. Za to mają szeroki dostęp do tanich usług, mebli, wina, drewna i tak dalej. Potrzebujemy skądś dorwać tanie zboże i zobaczmy czy w ogóle mamy skąd je brać. Liczby no, nie są wysokie. Nawet na rynku światowym, do którego obecnie nie mamy dostępu, nie ma dużo zboża. Ale to może wynikać z mojej małej liczby konwojów. No niestety, jesteśmy pod butem austriackim, więc sporo naszych konwojów ucieka do nich. A dokładnie z tego co widzę, mamy 660 flot handlowych, z czego 50 zabiera nam Austria. Łącznie mamy 330, realnie. Rozbuduję porty w takim razie. A i ponieważ chcę, żeby prawo mi się szybciej procedowało, no to musimy jeszcze parę innych rzeczy wykonać. Mianowicie w polityce przestaniemy promować zarówno inteligencję, jak i siły zbrojne. Raczej już są na tyle wypromowane, że dadzą sobie radę. Mamy maksymalną ilość punktów, więc dostajemy skrócony czas ustanawiania prawa, czyli ten pasek nam się szybciej ładuje. Stawiam też już pierwszy zakład włókienniczy i będziemy właśnie inwestowali w 3 typy zakładów: włókienniczy, meblowy oraz huty szkła. Raczej odpuszczę stal, ją będę głównie importował, chociaż kto wie, może też pójdę tutaj w nasze przedhuty stali. Jest, mamy kolej, super sprawa, bo akurat mi zaczynało jej brakować, mimo iż porty rozbudowałem. I to, co dalej chcę wybadać, żeby nam się samofinansowały fabryki, no to bankowość pocztową potrzebujemy, bankowość centralną oraz fundusze powiernicze. Zaczynam od bankowości centralnej, bo ona nam zwiększa wytwarzanie pieniędzy i zmniejsza oprocentowanie pożyczek. Szkoda, że jak należymy do czyjegoś rynku, to sami nie możemy tych wszystkich ceł tutaj poustawiać, a bot, jak widzimy, trzyma na automacie. No i teraz jeszcze zobaczcie, zanim nam laissez-faireyzm przejdzie, mamy 3500, tak do 4 dochodzi czasem, a zobaczycie ile tutaj będzie w momencie, kiedy przejdzie to prawo. Chociaż do testów jeszcze zbuduję hutę stali. W sumie jesteśmy częścią rynku austriackiego, tutaj jest bardzo dużo żelaza, za bardzo dużo węgla, to wie, może będzie to bardziej opłacalne. I teraz czasem niektórzy z was nie wiedzą, jak podejrzeć, gdzie są dane surowce. Po prostu na każdy surowiec, jak sobie w niego wejdziecie, nie wiem, czy to przez rynek, tak jak na przykład teraz ja wchodzę w żelazo, możemy zobaczyć pokaż możliwości na mapie i to nam pokazuje, gdzie on występuje i ile tam jest potencjalnych kopalni. Więc w Austrii jest tego dość sporo. No i tak przykładowo, tutaj mamy 30, prowincje wyżej 63 maksymalnie. Możemy oprócz jeszcze tego
Oj, w sumie to jest nawet zostawiane tutaj. Bardzo fajna jest ta mapka. Mega mi się podoba, jak to zrobili w tej grze. Nieważne. Pokazuje nam aktualną produkcję, jak i konsumpcję. To go najbardziej zużywa, czyli w tym widzimy, że Francja to prawdziwy hegemon, jeżeli idzie o zużycie żelaza. Dlatego, jeżeli potrzebujecie dowiedzieć się na przykład skąd brać boże dla waszego kraju, to widzimy, że Chiny bardzo go dużo produkują, w Indiach też jest dość sporo. No i oczywiście Ukraina. Ale mnie interesuje żelazo, węgiel, a tego w Austrii jest naprawdę sporo, chociaż obecnie bardzo mało. A konsumpcja? Znowu Francja. I może niedługo my. Przeszedł leseferyzm, obecnie mam minus 3, bo buduję. Więc czekajcie, wyłączę to budowanie. 4000, 5000, nice, 6000. No i prawie nam się już samo finansuje. Po czym to poznaję? Że jest zmiana na lekki minus. W momencie, kiedy przeprowadzimy jeszcze badania naukowe pod właśnie giełdę, będziemy na plusie i wtedy będzie nam się wszystko samo finansowało. To jest mega mocne. Poprawiam też stosunki z Egiptem, co prawda nie za bardzo potrzebuję, ale tak na wszelki wypadek i tak nie mam co robić, już ze wszystkimi innymi krajami w okolicy poprawiłem relacje. Okej, po tym prawie, to co na czym mi najbardziej zależy, to zmiana naszych szkół. Mamy obecnie wyznaniowe, a potrzebuję publicznych. Kto popiera szkoły publiczne, żebym mógł przeprowadzić to prawo? A, ja wciąż nie mam rozdzielonego państwa, okej. Minimalnie potrzebujemy wolności sumienia, ale ja pójdę w całkowite oderwanie, bo to bardzo zadowoli inteligencję. Bardzo fajnie, przemysłowcy zwiększają mi migrację do Attyki, a bardzo mi na tym zależy. Im wyższy współczynnik, tym więcej osób nam ucieka do nas z Austrii. Tylko ja jeszcze mam segregację rasową, o nie, i mam kontrolę migracji, dlatego migracji nie mam żadnej do mojego kraju. To są dwie rzeczy, które też zrąbałem. Musimy przejść na wielokulturowość albo wyłączność kulturowa. Ewentualnie wprowadzić prawo brak kontroli migracji. Jedno z dwóch, bardzo szybko. Włosi mnie proszą o zmianę rynku i przed taką decyzją warto jest sprawdzić, czego brakuje na danym rynku, a co jest. I tutaj jest istna masakra dla naszych firm, nie ma drewna, więc moje firmy meblarskie przestałyby pracować, więc muszę odmówić Włochom. A na rynku, o, ale tu też mebli jest dość sporo. Więc ewentualnie muszę zacząć sprzedawać meble do Włoch. Ile Włosi tego chcą? Więc robimy gigantyczne inwestycje, fabryki meblarskie, gigantyczne. A ja jestem już na całkiem niezłym plusie w incomie, więc mogę spokojnie dobudować 5 kolejnych sektorów budowlanych. Mamy całkowity rozdział. Teraz wynajduję egalitaryzm, będzie nam potrzebny do ustanowienia prawa wielokulturowości. Unowocześniam teraz produkcję odzieży. O, możemy też zrobić krosna mechaniczne, to da mi troszeczkę więcej pracowników i warto jest to robić, bo akurat, tak jak mówię, zrąbałem z tą migracją, zapomniałem totalnie o tych prawach, więc potrzebuję bardzo wydajniejszej pracy, ale też warto zwracać uwagi na koszty. O, zobaczcie, jak tam wzrosła wydajność, jak przestawiłem na maszyny do szycia oraz właśnie automatyzację. A nasza pula inwestycyjna już wynosi 8000. Dlatego, że mam więcej również zakładów, bo zatrudniamy więcej kapitalistów, którzy dokładają do tej puli inwestycyjnej. Wydaje mi się, że wielokulturowość jest mega OP w tej grze, bo powoduje, że przestaną nam radykały rosnąć przez to, że są jakieś grupy u nas prześladowane. Pod tym kątem to jest mega mocne, tylko to niezadowolenie drobnomieszczaństwa mnie tutaj będzie bardzo, ale to bardzo bolało, tak samo kościoła. Mimo, że mam małe wpływy, to jednak minusy od niego dostajemy. Dalej w badaniach lecę z silnikiem obrotowym, jeszcze nie wybadałem funduszów inwestycyjnych, czy tam powierniczych, bo trwa to 6 lat, nie opłaca się aż tak do przodu badać i być do tyłu z innymi technologiami. Nie bójcie się kasować takich mniej wydajnych budynków, zwłaszcza jak macie leseferyzm, to jest bardzo przydatne, bo te budynki nie, no a czym, no może mi zarabiają, a to jest bardzo mało. Lepiej jest mieć lepiej zarabiających obywateli. Tylko tak, wtedy nasze państwo rzeczywiście jest bardzo też podatne na wszelkie braki w przesyłaniu surowców. Bardzo jest podatne. Chyba samo rozpoczęcie procesu zmiany prawa na wielokulturowość powoduje, że mi się nagle granice otworzyły. Zobaczcie, skąd mi zaczęła cała ludność migrować. 40-27 tysięcy tygodniowo do mnie przybywa więcej ludności. Wreszcie! Jak mi pula chłopów teraz rośnie. Niesamowite. A mówi się, że imigranci są źli, a u nas prosta linia w górę. 170 tysięcy na tydzień. I jak ja mam to zagospodarować? Dobra, trzeba zwiększyć budowę fabryk. Zobaczcie tą kulturę grecka 66, rumuńska tyle i niemiecka mniejszość do nas migruje. Za pracą 250 000 na tydzień. Wow. Teraz zajmuje się prawami kobiet. Więcej pracowników to nam da. PKB robi brym brym. W tym momencie nasza malutka Grecja ma już PKB porównywalne z osmańskim.
a rośnie. Gdyby nie to, że Włochy bronią tego małego potworka, to już bym toczył z nim wojnę. Jest! I mamy fundusze powiernicze. Niech mi dokończy te budynki i zobaczycie, co się stanie. Teraz mamy 12 tysięcy, 13 i tak mi to skacze. Własność prywatna na podmiot notowany na giełdzie. To spowoduje, że ogólnie troszeczkę spadnie nam wydajność na chwilę, ale będziemy mieli znacznie więcej kapitalistów. W sumie najlepiej jest to robić przez budynki. Wszędzie, kapitaliści, wszędzie! Jako, że mamy laissez-faireism, to chcemy jak najwięcej kapitalistów. Znaczy, na pewno zwiększyłem właśnie o 1,5 punkta średni poziom życia w moim kraju, bo mamy znacznie więcej kapitalistów teraz. Oni należą do klasy wyższej. Nie wiem, czy da się to jakoś zobaczyć ich ogólną liczbę? Chyba nie. I tutaj taki mały off-top. Da się to zobaczyć w panelu populacji i możemy zobaczyć, ilu mamy kapitalistów i ile tak naprawdę zarabiają. Ale nie, już powoli zaczyna skakać do 20. Buduje też uniwersytety. One są w sumie bardzo ważne, bo przyspieszają zdobywanie kwalifikacji. I na czym to dokładnie polega? Ogólnie w każdym obszarze administracyjnym jest jakaś pula chłopów. To są pracownicy tacy niewykwalifikowani totalnie, co nic nie umieją. I oni w momencie, kiedy pojawia się zatrudnienie, muszą jakby przechodzić szkolenie powoli, co powoduje, że wasze zakłady troszeczkę wolniej dostają pracowników. A kiedy macie uniwersytety, to jest zawsze przyspieszane. Poza tym jeszcze dostajemy punkty innowacji, co też jest przydatne. Robię teraz bardzo dużą rozbudowę fabryki mebli oraz wprowadzam Gwardię Narodową. To drugie po to, żeby zadowolić moją partię wojskową. Chcemy zaraz mieć wojnę, więc trzeba ich bardzo, ale to bardzo zadowalać. Ten moment, kiedy jedna prowincja odpowiada ci za 95% twojego PKB. A, tylko mi spada, bo rynek mi się odcina. Okej, okay. A to już kolej widzę, że też wrzuciłem na listę, więc nie będzie z tym problemu. Sprawdzam od razu też, czy stać mnie na tą większą armię, którą właśnie rekrutuję. Docelowo chcę mieć 50 tysięcy żołnierzy zawodowych oraz tych 18 lub troszeczkę więcej z poboru, bo jeszcze ustanawiam to prawo gwardii. I z tego co wiedzę, to pierwsze 3 rozwinięcia to każde jest po prostu lepsze, nie mamy tutaj żadnej alternatywy. I dokładnie tak samo jest, jeżeli idzie o artylerię. Pierwsza pomoc, no niestety raczej nie dorwę nigdzie opium, więc lecimy ze standardową. Zaczynam też ozimniać stosunki z Osmanem. Oraz patrzę, czy jeszcze z kimś innym mogę popoprawiać. I o dziwo, stać mi na tą armię. Wow! W razie czego możemy jeszcze dać cło na meble luksusowe, wino, napoje alkoholowe. Nie ma sensu tego robić w momencie, kiedy i tak zarabiamy. Ewentualnie mogę nawet zmniejszyć podatki i wtedy dać cła. Zmniejszenie podatków przyspiesza znowu wprowadzanie wszystkich praw oraz zmniejsza nam liczbę radykałów, kiedy coś idzie źle w kraju. Więc na czas wojny na przykład warto jest obniżać podatki, co jest mega dziwne, ale w tej grze tak to działa. I kolejny mały off-top. W dniu wyjścia tego odcinka wszedł patch, który pozmieniał wartości właśnie przy podatkach, przy cłach oraz kary i bonusy dla wynagrodzeń urzędniczych i wojskowych. Kiedy ja nagle zyskałem rangę 11? Bardzo wysoko. Nieważne, rozbudujmy też bazy morskie, żeby zwiększyć naszą flotę. Ile ja mam jej obecnie? 5. Okej, dobra. 30 okrętów myślę, że mi spokojnie wystarczy. I tu jest to dokładnie tak samo liczone jak w przypadku wojska. Jedna baza morska to jest 1000 okrętów. Flotę również ustawiamy w rozwojowych budynkach najlepiej. I możemy mieć już okręty pancerne, więc super sprawa. Mam już porty handlowe, coś mogę jeszcze zmienić na drewniane wagony. O, i to jest też bardzo ważne na kolei, bo na początku trzeba jej dość sporo subsydiować, ale w momencie, kiedy wprowadzacie wagony pasażerskie, kolej zaczyna się sama utrzymywać. Uwierzycie, że jeszcze nikt na świecie nie robi okrętów pancernych, więc niestety lecimy w żaglowce wojenne. Moja malutka Grecja zaraz będzie miała gospodarkę jak Włochy. Mam 4 razy mniej populacji. Ej, ale Bawaria też jest niezła. Wow, 500 000 popa. To jest chyba jakiś rekord. Mieliście kiedyś więcej? Czas na wojenkę i powiem wam szczerze, to co zobaczyłem teraz, to mnie załamało. Pakt obronny nagle ma Austria. Czyli tak, wywali mnie podczas tej wojny z mojego rynku, ale spoko, może dołączy do Francji, zobaczymy co się wydarzy. Ewentualnie może dołączy do Rusków, chociaż rynek rosyjski jest malutki w porównaniu do naszego. Wolałbym dołączyć do francuskiego tymczasowo, tym bardziej, że Francja pewnie ma dostęp do rynku Qingu. A tam jest bardzo, bardzo dużo potrzebnych nam surowców. Ogólnie celem wojny będzie zwrot obszaru administracyjnego i z automatu Austria stanie po stronie przeciwnika. Nie wiem, co mogę tutaj zrobić. Dyplomacja w tej grze jest bardzo ograniczona. Może jakbym miał jakiś sojusz obronny, ewentualnie sojusz tym krajem, to może by się udało, ale minus 46, nie mam szans na żaden sojusz. Nie wiem, jakie manewry mógłbym tutaj dyplomatyczne zrobić, żeby Osman nie dostał tej pomocy od Austrii. Dajcie mi znać, co na ten temat myślicie. Jakie jest wasze zdanie na temat właśnie
polityki w tej grze, bo moim zdaniem jest mega ograniczona. Europce bym to pewnie jakoś rozegrał, typu atakuję na sojusznika, żeby wezwać Osmana, jednocześnie wygrywam tą wojnę, żeby zerwać ich sojusz czy tam relacje z Austrią. Tutaj takich manewrów dyplomatycznych po prostu nie ma, albo ja nie wiem jak je robić. Czyli też czeka mnie wyjście z mojej Unii Celnej. Austria to już jest taki przeciwnik, którego raczej należy szanować i do którego trzeba się przygotować, więc potrzebujemy przynajmniej setkę żołnierzy zawodowych i przynajmniej marynarkę tak na poziomie, nie wiem, 40-50 okrętów. Zrekrutowałem już admirała Petrosa Gazisa, on jest naprawdę niezły, doświadczony po strach konwojów oraz wielki dowódca sił morskich, mega dobry. Wtedy nie mam takiego szczęścia do dowódców polowych, tutaj mi się trafił strateg defensywny, o, ten niżej rudy i jego chyba brat bliźniak ofensywny, więc mam takie połączenie, nieważne. Co do zasady awansuję tylko i wyłącznie ofensywnego na maksymalny poziom. W międzyczasie jeszcze mi się szrapnele wynalazły, super sprawa, tylko jak zwykle nie w tym budynku to wszystko zmieniam. A wojsko osmańskie powinno dostać o nas taki wpiernicz. Zobaczcie, zwykła piechota liniowa, jeszcze stara artyleria, my mamy wszystko mega bardziej nowoczesne. Niestety nie mogę tego powiedzieć o Austrii. 100 batalionów mamy, to zobaczmy co nam się tutaj wydarzy. Ja żądam zwrotu administracyjnego dla nas. Mamy pierwszą fazę, podczas której możemy dodać kolejne cele wojny i też od razu to zrobię, bo chcę wiedzieć na czym stoję. Zwrot obszaru administracyjnego kolejnego dla nas. I kolejnego, chociaż nie ukrywam, też reparacje może wojenne weźmiemy. Od Austrii nam się nie uda na bank, więc weźmiemy osmańskie i praktycznie mam wezwanie do Unii Celnej od Hiszpana. Nie. No i możemy teraz negocjować, albo mieć Hiszpana po naszej stronie, chociaż to możliwe, że spowoduje wejście innych krajów, więc zobaczmy ich nastawienie wobec Hiszpanii. Egipt nie lubi, a Rosja lubi. Więc Rosja raczej nie wejdzie, ale wtedy mogę się spodziewać Egiptu w tej wojnie. Może spróbuję sam ją wygrać. Szczerze, w momencie, kiedy mam 100 tysięcy woja, to boty bardziej mi przeszkadzają jako sojusznicy niż pomagają. Zwłaszcza jeżeli mam połączenie lądowe. No i mamy to. Problem jest następne to, że nas wywaliło z Unii Celnej Austriackiej i jeszcze nikt ze mną nie chce nawiązać kolejnej, dlatego musimy teraz swoje szlaki handlowe poustanawiać po świecie. A czemu tak to źle wygląda? Okej, dobra, jestem teraz dużym państwem, więc mogę zadeklarować swoje własne interesy, a mam przypisane tylko i wyłącznie je na razie do Bałkan, więc żeby móc handlować z każdym z tych dużych krajów, muszę zadeklarować, że chcę z nim prowadzić interesy. Okej, to może też i oznaczać, że chcę z Chingiem gadać. Oh my god, dobra, mamy uratowaną sytuację, bo Francja chce, żebyśmy mieli umowę handlową, a to oznacza, że pewnie będę mógł też wstąpić do Unii Celnej, co też się dzieje, bo moje tak PKB zrobiło uiii, bum w dół. O, już odbija, jak miło. Na razie na froncie bez zmian puszczam łomot Osmanowi. Nie wiem, gdzie jest wojsko austriackie, chociaż nie, są tu 58 jednostek, więc nie wysłał całej armii. No i okej, przepychamy, ładnie. Idziemy dalej w kierunku Serbii. Oby mi się front zaraz nie załamał, w sensie takim nie podzielił, bo będzie bardzo źle. I teraz okej, musimy dalej poogarniać, czego mi brakuje teraz obecnie w moich firmach. I niestety, w momencie, kiedy dołączymy do takiego gigantycznego rynku, nie da się tego sprawdzić inaczej niż tak naprawdę rynek. Przynajmniej ja nie umiem. Chodzę do budynku, patrzę sobie na tę cenę, znaczy z każdej grupy, którą wiem, w przypadku małych krajów jest to fajne. Myślę, że w przypadku dużego kraju tego problemu po prostu nie będzie, bo to my będziemy właścicielem danego rynku. Ale chyba z tego co widzę jest gites. Chociaż na cłach pewnie mało zarabiam. Nie, zwiększyło mi się jeszcze. Nie narzekam. I najlepsze jest to, że ja teraz dołączyłem do Unii Celnej na zasadzie, że chcę tu być, tak? A nie na zasadzie takiej, że jestem podległy Austriakom, tak jak byłem na początku. Więc to powoduje, że ja mogę własne interesy deklarować, więc to powoduje, że mogę ustalać własne, bardziej dochodowe szlaki handlowe, ale chyba wciąż oddaję dużo mojej floty Francuzom, chociaż może i nie wydaję im tej mojej floty, mam 2000 konwojów, to może i nie. Ale na pewno ceł nie mogę znowu ustanawiać. Austria totalnie skapitulowała, super. A ja wycofałem mojego ofensywnego dowódcę, daję go z powrotem. Dlaczego go wycofałem? No bo zdobyłem terytoria Wargola, łatwiej jest się bronić niż atakować, nie chciałem tego przerąbać, dlatego się wycofałem. No ale teraz znowu Austria się wycofała, a tureckie wojsko jest śmieciowe, halo, tak, gincie, dziękuję. Ale doszło też do podziału frontu i powiem wam szczerze, że najczęściej przegrywam wojny właśnie w tym momencie, że front mi się jakoś dziwnie dzieli, a w przypadku Grecji to jest masakra, jeżeli idzie o te wysepki. Tutaj miałem szczęście, bo front poszedł daleko od tych
o wysepek takich, ale potrafi się tu ostro namieszać z tymi frontami i w momencie, kiedy macie duże ilości dowódców, no to po prostu potrafi was Osman odciąć, znaczy bot potrafi odciąć nagle przeciwnika, okrążyć i nagle wasze wojska się teleportują do kwatery głównej, a wszystko, co zdobyliście, straciliście. No i proszę, wygrałem wojnę. Ile tam było? 600-700 tysięcy versus moje 100? Pięknie, Grecja nam urosła. Megali Idea. Wobec ekspansji państwa greckiego część najbardziej zagorzałych nacjonalistów zaproponowała jeszcze ambitniejszy projekt przywrócenia Cesarstwa Bizantyjskiego. Obszary administracyjne, które musielibyśmy podbić, aby osiągnąć ten cel, to Tracja Wschodnia i Adym. Ja powiem szczerze, chcę odbudować to Bizancjum. Niech nam się poziom radykałów zmniejszy, bo w trakcie wojny to zawsze rośnie. I w sumie zapomniałem obniżyć moje podatki na czas wojny. Niech będą trochę niższe, jesteśmy i tak na plusie. I teraz przeklikuję każde dobro, które wiem, że ja eksportuję. Czyli eksportujemy ubranka. Patrzymy, gdzie to mogę do Osmana, z którym toczyłem wojnę. Ale tego robić nie będziemy, bo i tak będzie z nim kolejna wojna. Możemy do Holandii, do Ameryki eksportować, więc jak najbardziej. O mój Boże. A i to, co jest jeszcze mocniejsze, to oczywiście to, że teraz mamy nowe obszary, nowa populacja, która może gdzieś pracować. Niestety nie mamy na tych terytoriach, które podbiłem, żadnych ciekawych surowców, no może oprócz żelaza. Po normalnych wojnach byśmy wcielali nowe obszary administracyjne, ale w wyniku właśnie tej misji całej, którą tutaj lecimy, to już są nasze obszary administracyjne, nie musimy ich wcielać. Więc ogólnie, jak tylko nam spadnie poziom zniszczenia, możemy się zająć urbanizacją tych obszarów. Po każdych podbojach trzeba jeszcze zastosować ponownie szablony wszystkich waszych armii, bo pewnie gdzieś tam podbiłem właśnie jakieś garnizony i widzę, że mam tego wojska nagle bardzo dużo, 150 tysięcy, to trzeba będzie gdzieś go zacząć zaraz kasować. Buduję elektrownię, jak tylko je skończę, to zajmę budować się zakłady drwalskie, tego bardzo dużo potrzebuję. Co prawda mógłbym to importować ze Skandynawii, ale też dobrze jest to mieć u siebie, czy nie wszędzie kto zbuduje, gdzie mam. Zdecydowanie chcemy elektryczne maszyny do szycia, one są mega mocne i radykałowie lecą w dół. Wszędzie buduje pociągi, buduje elektrownie. W ogóle zobaczcie, jak ta Grecja wygląda. Ona jest cała zabudowana, a w momencie, kiedy budujecie na maksa i widzicie, że wasza pula wciąż rośnie, wiecie, co to oznacza? Tak, słusznie się spodziewacie więcej tych budynków do budowania, tylko że tak, tu możemy 5 tylko dodać. Jest jeszcze jakaś duża populacja, o. Może też tutaj, chociaż tutaj dużo fabryk gdzieś budowałem przed chwilą. 30 zakładów do żarcia. I jak mam już wszędzie elektrownię, to pierwsze co robię to tartaki elektryczne, żeby mieć jeszcze więcej drewna. I w sumie załamy rynek, ale kto by się tym przejmował. Czas na kolejną wojenkę i powiem wam szczerze, lecimy tym razem na wojnę o Konstantynopol, bo po prostu nam się należy. Ta prowincja jest przeepicka. Przynajmniej kiedyś była 2 miliony populacji, jakieś tam PKB jest. W budynkach nic nie ma, ale mamy Hagię Sofię, co zwiększy nam prestiż ogólny. Podczas pierwszej fazy mnie może wesprzeć Rosja, przeciwko mnie są Włosi. I powiem szczerze, nie chcę Rosji w tej wojnie, ona będzie nam bardziej przeszkadzała. Chyba że pojawi się Osman po którejś ze stron, no to wezmę, żeby puszowali Osmana. Flotę mamy już 40 okrętów, chyba że mogę mieć więcej pod dowództwem, bo ją mega rozbudowałem. Okej. Okay. I powiem szczerze, nie wiem, czym się różni za bardzo, który rozkaz. Znaczy, eskorta konwojów to kapuje, to jest moja eskorta konwojów. Tylko czy ja powinienem teraz do Włoszech wysłać, czy tu do Francji, czy gdzie? Atak na konwoje, też rozumiem, że będę walczył z Włochami i Egiptem, ale gdzie to ustawić? Tu, czy tu? Gdzie go bardziej zaboli? Desant to wiem, jak działa. A patrol wybrzeża, no to jest patrol naszego wybrzeża. Nie wiem, czy to przeszkadza w desantowaniu się, czy nie. Nieważne. Możemy jeszcze zwrócić sobie Kretę jako obszar administracyjny. I w zasadzie tyle mi na ten moment wystarczy. Zobaczymy, co będzie w fazie negocjacji. I wtedy zdecyduję, czy chcę coś jeszcze brać. Opium! Wow, ja to chcę, ale nie mogę, ja mam tylko obszary od Włochów. A z tego co zauważyłem, jeżeli coś będę chciał od Włochów, to oni nigdy mnie nie skapitulują z tej wojny. Kiedy o nich nie chcemy, to poniosą jakąś ilość strat i wtedy mi wyjdą z wojny. Czas na wojenkę. Lekko przepycham, ale naprawdę lekko, chociaż duże straty zadaję przeciwnikowi. Ej, nie jest tak źle. I teraz walki o sam Konstantynopol, jak to wygląda, nie? O masakra. Wysłałem moją flotę na atak na konwoje. Jest tutaj moja flota, 45 okrętów, jest osmańska, nie, przepraszam, egipska też jest, osmańska jest.
I co, dojdzie gdzieś tutaj do walki? Co to spowoduje w ogóle? Jest wielka bitwa morska i mamy dużą przewagę liczebną. Topimy, topimy, topimy przeciwnika. Ej, jak to wygląda w sumie? Boom! Wow! Ej, i powiem wam, że teraz zwróciłem na to uwagę, tylko niestety tego nie nagrywałem, bo myślałem, że nic ciekawego się nie dzieje. Ale była taka przepychanka, zobaczcie. Trzy bitwy wygrałem, trzy bitwy przegrałem. Aż do tego momentu, zobaczcie, z jakimi niskimi moralami zaczyna przeciwnik. Nie wiem, czy on dostał te morale takie niskie, skoro tu stacjonuje 108 wojska. Nie wiem, czy przeciwnik nie zdążył się jakoś reinforcementować. Nie wiem, jak to sprawdzić w ogóle, dlaczego on startuje z tak niskimi moralami. No ale to powoduje, że wreszcie czwartą bitwę wygrywam. I zdobyłem cel wojenny. Hehe, boy! Robimy desant na Kretę i ja chcę, żeby mi dowodził ten, co ma 100 tysięcy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy ja muszę mieć większą flotę? Czy ten desant się uda, bo to jest mój drugi cel wojenny. Teraz leci sobie czas i kiedy on dojdzie do skutku, będzie bitwa o Kretę. No i tak, muszę zdobyć Kretę, inaczej ta wojna się nie skończy. A podczas tej bitwy ja mam żołnierzy, Osman nie ma, wygrałem, dziękuję. Coś jeszcze? Halo? Mam cel wojenny, dlaczego nie wygrywam? A, już zaczęło lecieć w dół. Super. Lol, Włochy mi desant zrobiły. Kolejne wspaniałe zwycięstwo. A naszej Grecji zostały już do zdobycia tylko tereny w Anatolii. Chociaż to, jak patrzę, teraz będzie podwójnie utrudnione. Austria i Rosja. Jak? A jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak pokojowo stworzyć Włochy, co jest w sumie prawie ukrytą mechaniką w tej grze, to polecam ten odcinek, gdzie to wam pokazuję.